Witam serdecznie wszystkich. Powiedzmy, że startuję z nowym projekcikiem. Przyjechał do mnie, jak widać na lawecie, bardzo ładny Fiacik Tipo, 2008 rok. Klient zgłosił problem z odpalaniem, brak mocy, nierówną pracę, dymienie na niebiesko. Słyszałem od znajomego ze szlifierni, że te silniki mają bardzo słabe kadłuby, tłoki, pierścienie, głowice, zwłaszcza te z dołożonym gazem, dokładanym po odebraniu z fabryki oczywiście. Samochód ma 102 tysiące km przebiegu, jest w ładnym stanie, tylko minimalnie zapuszczony, ale to nie wpływa na jego eksploatację. Odpala w miarę ładnie, ale czuć, że nie pracuje na wszystkie gary. Próbowałem na forum Fiata dowiedzieć się czegoś więcej, ale niestety nie uzyskałem żadnych informacji. Ostatni rzut na ten ładny samochód. Ktoś może powiedzieć, że to jest samochód dla biednych, ale wcale źle nie wygląda i jego idea była bardzo dobra. Tylko niestety jakość wykonania idzie ciągle w dół. Na forum Fiata niestety ludzie są bardzo specyficzni. Nie chcę tutaj kogoś obrażać, ale nie uzyskałem żadnych konkretów. Czy ktoś miał podobny problem, czy nie? W szlifierni usłyszałem, że te silniki przyjeżdżały nawet w okresie gwarancji na naprawę głowic, na pęknięte tłoki i w ogóle. Także spróbuję go zdiagnozować sam. Już nawet trochę się rozpędziłem, bo zdjąłem obudowę od filtra powietrza. No tego procesu nie będę pokazywał, bo wiadomo, że to jest mega proste. Ta obudowa się trzyma tylko na dwie śruby, plus rura od dolotu idąca tutaj. Przymocowane jest na jedną śrubę szóstkę. Kolejna ciekawostka. No powiedzmy, że rozpędziłem się, a nie miałem jeszcze czasu chwycić za telefon. Zrobiłem pierwszą, najważniejszą rzecz, czyli zmierzyłem kompresję. Na pierwszym cylindrze zero. Tłok jest, bo widziałem latarką, przyświeciłem. Tłok jest, się rusza. Nie wiem, co tam się wydarzyło, ale kompresji nie ma w ogóle. Na pozostałych cylindrach było tam chyba 13, 14 i 17, ale bez zdjęcia głowicy niczego się nie dowiemy. Samochód oczywiście będziemy remontować, tak? Usprawnimy go, ale chciałbym z innymi podzielić się, co z tymi silnikami się tak naprawdę dzieje i czy można naprawić to samemu. No to lecimy z rozbieraniem. Odkręcamy wszystkie fajko cewki, klucz 10, odpinamy wtyczki od czujnika położenia wałku rozrządu. Odkręcamy tą śrubę 8 na klucz 13 do mocowania wtyczek. Zobaczcie, jak to wygląda. Ja sobie to wcześniej odpiłem oczywiście, ale już mi to wisi. Odkręcamy masę przymocowaną na szósteczkę też oczywiście. To dajemy sobie na bok i fajko cewki do góry. Ostrzeżenie i rada. Wkręcajmy tam, gdzie jest możliwość, śruby na miejsce. Dzięki temu nie będziemy później szukać skubeczka, gdzie która była. Ja wiem, że to zajmuje 2 sekundy, ale warto to zrobić, nie? Pierwsze spostrzeżenie w trakcie rozbierania. Tak wygląda świeczka, która była w pierwszym cylindrze. Brakuje kawałka elektrody i dolnej, i górnej. Więc albo urwała się elektroda i narobiła kipiszów, co wątpię. Albo urwał się, nie wiem, zawór i uszkodził tą świecę. Ale na pewno jest to jakaś tam wskazówka, że w tym cylindrze dzieje się bardzo źle. Pozostałe świece wyglądają w miarę rozsądnie. Są trochę osmolone od oleju, ale to jest dopuszczalne. Mamy sobie tą blaszkę, co mocuje nam przewody elektryczne. 3 nakrętki, 6. Robimy sobie miejsce, odkręcamy obudowę od rozrządu, też na śruby 6. Wstępujemy do montażu rozrządu, ściągamy obudowy na śruby 6 na klucz 10. Lewrujemy silnik od spodu, odkręcamy tą łapę od silnika, co jest z tej strony na torksy. Ja już sobie rozrząd odprężyłem, tak trzeba go wyrzucić, bo jest do wywalenia. I ściągamy czapkę, zobaczymy, co tam się dzieje. Znając siebie,
Obiecałem sobie, że nie zasnę, jak nie sprawdzę, co tu się wydarzyło. Przepraszam za formę tej rozbiórki. Odkręciłem kolektor wydechowy na chyba 8 śrub. Odkręciłem klapkę z boku od pokrywy zaworów. Odkręciłem śrubę od głowicy na Torxa 55. I teraz uwaga, gwóźdź programu. Z racji tego, że obiecałem sobie, że nie zasnę, jak nie dowiem się, co tu się wydarzyło, postanowiłem zdjąć czapeczkę i zajrzeć w dół. No i co widzimy? Zmienię trochę oświetlenie. Proszę bardzo, tłok. Pierwszy gar, zero kompresji, tłok pokruszony. Honowanie oczywiście całe pokaleczone. Kawałka tłoka nie ma. Ciekawe, gdzie się podział. Reszta tłoków, no też są potopione. Co to oznacza? Silnik z papieru. A teraz uwaga, spójrzmy na głowicę. Co prawda z lusterkiem, bo jeszcze jej nie odkręciłem od tej reszty. Nie wiem, czy będzie to widać. No nie będzie tego widać, ale mniej więcej tak to wygląda. Także szykuje się kapitalka Fiata Tipo. Jestem właśnie po zdjęciu głowicy. Jak widać na pierwszym cylindrze doszło do tragedii. Tłok jest cały uszczerbiony. Wszystkie są w nagarze. I teraz przejdziemy do głowicy, która leży na stole. Głowica ma urwany zawór na pierwszym cylindrze. I teraz prawdopodobnie urwał się zawór, a dopiero stało się to wszystko inne. Tak myślę. Więc silniczek idzie do remontu. Niestety trochę się rozpędziłem. Zapomniałem trochę ponagrywać, ale to z racji tego, że ten samochód słabo ze mną współpracował. Wszystkie wtyczki nie chciały się wypinać. Ogólnie rozsunięcie przedziału, czyli odsunięcie sprzęgła, znaczy skrzyni od silnika, to jest jakaś masakra w tym aucie. Nie wiem czemu. Im nowsze chyba, tym gorsze. Ogólnie to wszystko w tym aucie jest mało intuicyjnie rozwiązane, ale silnik już jest na stole i powiem szczerze, że no nie spodziewałem się, że im mniejszy samochód, im pozornie prostszy, tak, to okazuje się, że wcale nie jest lepiej, tak. Lok silnika bez głowicy był wyjątkowo lekki, w dwie osoby go wyjęliśmy, ale mówię, samo rozsunięcie od przedziału było bardzo trudne, więc jeżeli ktoś nie ma krzepy ani zdrowia, to nie polecam takiej operacji, bo bohaterów nie ma. Kto nam później odda zdrowie, nie? Od ostatniego ujęcia, no niestety nie wspomniałem, że trzeba odzyskać gaz z klimy, odłączyć przewody paliwowe, czyli ogólnie wszystkie media odłączyć, tak? Spuścić wodę, wszystko odchylić na boki. No i teraz blok silnika idzie na stół, trzeba go rozbebeszyć i zawieźć do szlifierni. I blok silnika wylądował na stole. Przystępujemy do rozbiórki. Zaczynamy od demontażu sprzęgiełka. Przystępujemy do odkręcenia koła zamachowego. Niestety mój arsenał jest za słaby. Trzeba użyć większego, starszego brata od sąsiada. Prosty test. Zobaczymy, czy makita poradzi się z tą zębatką na full mocy. Nie ma opcji. Kolejne ujęcie ze starszym bratem. Uwaga. Masakra. Obracamy go do góry kołami, odkręcamy miskę olejową, śruby na 13 i na 10. Tak wyglądają trzy tłoki z tego Fiacika Tipo. Są w bardzo ładnym stanie. Nie mają ani luzu na stworzeniach, ani nic. Nie są wypalone, więc dokupię oryginał z podobnym przebiegiem. Przemierzę je wszystkie średnicówką. Zważę z dokładnością co do grama. Jak waga wykaże, że są równe, to wymieniamy jedną tuleję od cylindra, wkładamy tłoczki i silniczek pojeździ na nowo. Trochę robota mozolna, ale wszystko musi być ładnie czyste. Panewki główne wyglądają tak.
są troszeczkę tylko liźnięte, dlatego wał idzie do polerki. Wstawimy nowe, wzmocnione. Stopki wiadomo, że nie ruszone, bo to tylko odlew. Pompa oleju w ładnym stanie. Oglądałem, zero opiłków. Jak widać, graty wróciły ze szlifierni. Wszystko udało się na szczęście uratować, bo kupowanie sprzętu z oryginału do dwuletniego samochodu jest ściśle nieopłacalne. Blok silnika jest uratowany. Cały jest schonowany. I pierwsza tuleja cylindra jest wymieniona na nową. Śladu tu praktycznie po tej ingerencji nie ma. Wał korbowy nadawał się do spolerowania, bo gładzie dla panewek już były lekko zajęte, powiedzmy. Wał się udało uratować i po polerowaniu mieści się w wymiarze. Głowiczka, komplet nowych zaworów, dotarte gniazda, prowadnice, splanowana, szczelna, gotowa do montażu. Także zaczynamy montaż na stole. Żeby nie było, szlifierniami przyjmowała stare graty, stare uszczelniacze. Tu jest ten słynny urwany zawór. Ładnie to widać. Także nie ma lipy. Dla ścisłości to jest stary tłok, który spowodował całą awarię. Może inaczej. Tłok, który oberwał urwanym zaworem. Tu jest nowy. Żeby było ciekawiej, jedna sztuka kosztuje 1200 zł. Za jeden. I trzeba sprowadzać z Włoch, bo jest chyba 7 różnych rodzajów używki, ani jednej sztuki na Allegro, ani na Oliksie. Blok do gry nogami. Lewą stroną rozrząd i przystępujemy do montażu panewek głównych. Paneweczki główne osadzone, smarujemy je teraz olejem, starannie oczywiście, aby nie zaciągnęło nowych. Stopki wał głównego umocowane, teraz przystępujemy do montażu tłoków i panewek korbowodowych. Gładzie cylindrów smarujemy od środka obficie olejem, tak samo tłoki, aby nie doszło do nieszczęścia jakiegoś przy pierwszym odpalaniu. Zróbmy jakiś tam film olejowy. No, podobno do tego używa się pędzelka. Nie wiem, może lepiej olej rozprowadza. Mój stary używa palców i jest dobrze. Więc wkładamy nowe pierścienie do tłoków. Pamiętajmy oczywiście o oznaczeniach. Tu jest u góry napisane top na pierścieniu. Pierścienie są ładnie ponumerowane 1, 2, 3 i jest to pokazane, gdzie mają być. I teraz strzałeczką, tą co widzimy tu na denku tłoka, kierujemy się do rozrządu. W tą stronę. Czyli ten tłok przychodzi w to miejsce. By nie było, że jestem gołosłowny, wszystkie pierścionki są ładnie opisane, gdzie który ma być umieszczony. Rozpakowujemy i montujemy. Tłoki zamontowane, wszystko podokręcane. Pamiętajmy o strzałce w stronę rozrządu, w tą stronę. Oczywiście warto mieć taki przyrządzik do ściskania pierścieni. Bez niego nie ma opcji to poskładać. Tu mamy stary tłok na pamiątkę. Jutro wszystko skręcamy na amen i wkładamy do auta. Ale zapowiada się wszystko bardzo ładnie. Zanim ktoś mnie nazwie partaczem, trzeba użyć takie oto narzędzie, no i zobaczyć co sobie ze ściągi. To jest taki świerszczyk, mamy wszystkie momenty do kręcenia śrub z dokumentacji Fiata. To lecimy. Stopki korbowodów dokręcamy na 41 Nm, a stopki od panewek głównych, od wału, 20 Nm i 90 stopni. To do dzieła. Kręcamy pompę oleju z nowym simmeringiem na wał korbowy. Wszystko oczywiście oczyszczamy. Z tej strony niestety dzisiaj nie założę nowego uszczelniacza, bo po prostu przyszedł mi zły. I teraz ten koło oczyszczamy przylgnie. Smok olejowy przymocowany. Wyczyszczone sitko oczywiście. I klejmy miskę olejową. Miska olejowa zamontowana oczywiście na szczeliwo. Ja użyłem Victor Reinca. Jedna rzecz, którą mogę powiedzieć, to, że miski te stalowe, cienkie są bardzo frajerskie,
przede wszystkim gniją. No tak jak widać, przypominam, że samochód ma 2 lata, a po drugie strasznie odkształcają się przy montażu i przy demontażu. I teraz, żeby to uszczelnić, trzeba naprawdę napaczkać mu dużo szczeliwa, ale pewnie i tak to będzie leciało. Z nimi zawsze tak jest, kiedyś tak było w starych Opelkach. Także przepraszam, że nie rozczulałem się nad samym procesem montażu miski, bo ona jest przymocowana na takie śrubeczki ósemki i po cztery nakrętki szóstki. Jutro tylko wkładam uszczelniacz, koło zamachowe blachy, goły blok silnika idzie do auta, dlatego żeby był lżejszy i żeby było mi go łatwiej wsadzić. Jak już blok silnika z zamkniętym dołem wyląduje na aucie, to wtedy zaczyna piąć się do góry, czyli wkręcam głowicę, uzbrajam go całego w osprzęt i samochód wyjeżdża. Mam nadzieję oczywiście. Oliowa elegancko sklejona, 24 przeleżała. Wkładamy uszczelniacz, mocujemy koło zamachowe i wkładamy do auta. Silnik wsadzony do auta w stanie gołym. Przykręcamy przedział. Przedział skręcony. Czyścimy przylgnię blonku. Ustawiamy tłoki w pozycji równej, żeby wystające zawory nie uderzyły w denka tłoków. I po założeniu głowicy uzbrajamy silnik dalej. My otłuszczamy przylgnię bloku, najlepiej alkoholem izopropylowym. Gładzie cylindrów smarujemy oliwą, żeby przy ustawaniu rozrządu można było ruszać tłokami bez żadnej szkody. Tutaj trzeba się postarać, nie spieszmy się, bo może być lipa. Wiczka analogicznie, czyściwkiem czystym. Otłuszczamy przylgnię, sprawdzamy, czy nie ma żadnego piachu. Blok otłuszczony, nowa uszczelka E-ringa leży. Układamy ją i dokręcamy momentem wszystkie śruby po 30 N. Później druga runda po 30 i później dwa razy po 90 stopni. Osadzona, nowy komplecik śrub. Zwilżamy gwinty olejem, ale tylko zwilżamy, żeby nie zrobiła się poduszka w gwincie, bo wtedy śrub nie dokręcimy i mamy problem wielki. Śruby ze zwilżonymi gwintami no możemy sobie kręcić elektrykiem, ale tylko przyłapać, aby sobie oszczędzić trochę czasu. O kurczę, dobra, muszę uwolnić rękę. Klucz ustawiony na 20 N. Pierwsza runda, druga na 30 i dwa razy po 90 stopni. Przystępujemy do montażu rozrządu w tym silniku. Nie będę się na tym za bardzo rozczulał, bo to jest bardzo proste, ale zademonstruję, jak to zrobić. Wykręcamy sobie dwie pierwsze świece i wkręcamy takie dwie szpile przęglotowe. One mają tu coś takiego i ustawiamy je tak, aby były równo. W tym samochodzie, aby ustawić rozrząd, trzeba tłoki ustawić wszystkie w równej linii. Druga rzecz, tutaj i tutaj są takie wizjerki dwa odkręcane na imbusa 8 i w to miejsce sprawdzamy sobie lusterkiem. Są takie wcięcia na blokady, wkładamy sobie w ten sposób i zakręcam. Blokada, której ja nie dostałem w zestawie, ale oczywiście jakoś sobie poradziłem, to na dole przykręcamy tu takiego lizaka, który ma się właśnie schodzić z tą śrubeczką. Tutaj go przykręcamy i nakładamy pasek. Wydaje mi się, choć mogę się mylić, że prawdopodobnie bez tej blokady na dole, na podstawie tych, udałoby się to ustawić, ale pamiętajcie, że ten wał korbowy można ustawić w dwóch konfiguracjach o 180 stopni. Gdy przekręcimy go teraz o te 180 stopni, to te dwie blokady, te wskaźniki, powiedzmy, w wysokości tłoków, ustawią się w tej samej pozycji. Trzeba pamiętać, aby ta kropeczka, to wycięcie, co ustala położenie koła pasowego, żeby było ułożone z tyłu. W tym miejscu. Tu zademonstruję. O, ta kropeczka, co tu jest. Ona musi być ustawiona z tyłu, tak?
Bo jeśli wał przekręcimy o 180 stopni, to te blokady, one też nam pokażą równą pozycję, nie? Przystępujemy do wklejenia pompy, bo ona jest tutaj wklejana na reńca albo na dirko. I montujemy paseczek. Rozrząd zamontowany. Pamiętajmy, aby zrobić kilka obrotów wałem. Sprawdzić, czy tłoki się schodzą w tym momencie w jednej linii. Czy pasują te blokady z przodu i z tyłu na wałki. No i czy pasuje ten lizak zgodnie z tą śrubą, z tym gniazdem. I składamy dalej. Od śmigła kręcimy. Pierwsze odpalenie fiata. Pierwsze odpalenie. Myślę, że nie chodzi źle. Hydrosztosy nieponapełniane. Wszystko złożone na sztukę. Także panie Adrianie, tak wygląda owoc remontu. Wydaje mi się, że chodzi bardzo ładnie. Tylko na razie tymczasowo bez wody, bo połamał się korek spustowy od chłodnicy. Ale to jest owoc pracy. Myślę, że było warto. No i tak silniczek chodzi po remoncie. Cały jest mokry, bo wiadomo, po takiej trudnej robocie cały wypadało umyć, bo parował olej, płyny wszystkie, które wylatywały z niego, tak? Więc trochę obecnie i może wracać do właściciela. W kilku słowach skomentować, czy ta robota była opłacalna, czy nie. Dlaczego zdecydowałem się na zakup jednego używanego tłoka. Więc no, pokrótce. Cały ten remont wyszedł około, mówię o robociźnie, szlifiernie i częściach, około 4,5 tysiąca złotych, tak? 2 tysiące zostawiłem na szlifierni, czyli polerowanie i weryfikacja wału korbowego, bo panewki zostały w nominale, ale są nowe. Druga sprawa, blok silnika, jedna tuleja była uszkodzona z racji tego pękniętego tłoka, więc jest wymieniona tuleja i cały blok jest skonowany. No i oczywiście kompleksowy remont głowicy, tak? Remont głowicy mnie kosztował 1200 zł. Wszystkie zawory są nowe, są wzmocnione. I teraz jedyne co pozostało, to jechać tym autem na regulację gazu. To jest instalacja BRC montowana prawdopodobnie po fabryce, czyli na poziomie salonu. I co? Jak będzie ustawiony dotrysk benzyny i będzie ten samochód traktowany delikatnie, myślę, że spokojnie kolejne 100, a nawet 200 tysięcy przejeździ, tak? Jak przy poprzednim projekcie składałem go na aucie, niestety z powodów technicznych, tak? Bo no nie mam w garażu wyciągarki ani sprzętu, aby się po prostu pomieścić, więc w moich warunkach najlepiej jest ogłosić blok silnika. Wtedy w dwie osoby śmiało go można wyjąć. Samochód z jednej strony wylewerowany, oczywiście, aby mieć dostęp do rozrządu. I co jeszcze mogę powiedzieć? Ogólnie silnik jest wbrew pozorom prosty, ale wszystkie wtyczki się łamały przy rozpinaniu. Strasznie słabej jakości są. No i bardzo ciężko w tym samochodzie rozebrać tył od strony grodzi, czyli cały przód, tu kolektor wydechowy i cała reszta. Jest bardzo fajny dostęp, ale z tyłu, z racji tego, że ktoś ukrył pod kolektorem są tym wtryski od gazu, tam są schowane głęboko, to nie, to niestety jest tutaj bardzo trudny dostęp i bez odpowiedniej gimnastyki i kombinowania nie da się tego zrobić, tak? Ale myślę, że taki remont w warsztacie spokojnie by kosztował 10 tysięcy złotych. Myślę, że było warto. Wszystkie tłoki, te pozostałe, co zostały zweryfikowane, zważone i zmierzone. Więc nie odbiegają od oryginału. Wszystko jest ładnie złożone. Myślę, że właściciel będzie bardzo zadowolony. Którą chciałem powiedzieć, to może jako ciekawostkę. Blok silnika miał wymienioną tuleję, plus był cały schonowany, tak? I był taki numer, że ten samochód po odpaleniu bardzo kopcił olejem na niebiesko. Wydawało mi się na początku, że to jest
To są te pozostałości w wydechu oleju, co były po tej awarii, tak? Ale wydaje mi się, że te słowa, które usłyszałem od kolegi ze szlifierni, są prawdziwe. Mam na myśli to, że ta jodełka zrobiona przy konowaniu była tak ostra, że nawet tłoki szurały, wydawały taki nieprzyjemny odgłos przy obracaniu wałem na stole. I właśnie usłyszałem, że przez pierwsze 2000 km ta jodełka się musi zamknąć. Zamknąć, dotrzeć, zagłaskać, tak? I ten samochód wtedy podobno dopiero przestanie brać olej i będzie w ogóle ładnie chodził, tak? Ale wydaje mi się, że jak na takie warunki garażowe, czyli skrajnie słabe, samochód bardzo ładnie chodzi. Tak to wygląda. Szkoda, że ktoś się tutaj nie przyłożył do tej stacji gazowej. Trzeba ją ustawić, a być może też od nowa podłączyć. To jeszcze kwestia weryfikacji, ale to ja będę tu dużo gadał. Mój film ma oczywiście charakter edukacyjny, aby pokazać wszystkim, że jeżeli uszkodzi się nam silnik, to nie wszystko stracone. Jeżeli mamy jakiekolwiek miejsce, odrobinę narzędzi i przede wszystkim dużo chęci i cierpliwości, to możemy śmiało. Także silniczek sobie obecnie, zaraz go będę odkurzał. Już jestem po jeździe próbnej. W tygodniu jeszcze pojadę na regulację gazu, czyli ustawienie do odrysków benzyny. I samochód będzie turlał się kolejne kilometry. Także jeżeli macie jakieś uwagi albo pytania, to śmiało zapraszam do udziału w komentarzach. Mam nadzieję, że będzie spory odzew i mam nadzieję, że mój film będzie inspiracją dla wielu innych użytkowników Fiata, bo ten silnik jest montowany podobno w wielu innych samochodach marki Fiat, więc śmiało zapraszam wszystkich do dyskusji, do uwag ewentualnie, tak? I zachęcam, gdyby ktoś miał podobne problemy z silnikiem, nie łamać się, zawsze można ugryźć to samemu. Nie trzeba mieć ogromnej wiedzy z mechaniki, wiele rzeczy się może dowiedzieć, tak? Przecież ja nie polerowałem wału w garażu, nie remontowałem głowicy w garażu, tylko oddałem to fachowcom, a składanie silnika oczywiście się odbywa zgodnie z dokumentacją, z moją nabytą wiedzą. Także śmiało nim można będzie bezpiecznie i spokojnie jeździć. No to co? Jeszcze raz dziękuję wszystkim za uwagę. Myślę, że film na pewno wszystkim się spodoba. I tak jak wspominałem wcześniej, będzie to inspiracja dla innych użytkowników Fiata. Gdyby nie daj Boże, przydarzyła się Wam taka awaria, śmiało będziecie mogli sobie zrobić to we własnym zakresie przy odrobinie czasu, chęci, no i oczywiście pieniędzy, bo wiadomo, taki remont za darmo się nie zrobi, tak? Mogę tylko podpowiedzieć, że ten remont, gdyby miał być zrobiony na czterech nowych tłokach, to byłoby to masakra, bo jeden tłok kosztował prawie 1000 zł, więc no, policzmy to do sobie, 4 tłoki po 1000 zł, to mamy już 4000, tak? A wyobraźcie sobie, co było, gdyby wał się nie nadawał do odratowania. Byłoby bardzo źle. To jest świeży samochód, nie ma do tego części, ostrzegam. Ja odpaliłem sobie katalog Intercarsu, zobaczyłem, o, tłoki są, panewki są, to robię. A później się okazało, że nic nie pasuje, nic. Tłoki wyglądały podobnie, ale były inne. Także zanim przystąpicie do takiego remontu, zróbcie rekonesans, czy faktycznie do tego samochodu są części i czy jesteście w stanie to zrobić. Także jeszcze raz dziękuję. Zapraszam na kolejne projekty i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, cześć. Nie byłbym sobą, gdybym nie nagrał ujęcia z jazdy próbnej. A już się pożegnałem z wami.